tych wszystkich media, kibiców. Mam takie krótkie oświadczenie ze strony klubu. Po sezonie chcę przeczytać, jak wygląda sytuacja na dzień dzisiejszy po prawie skończonym sezonie. Prawie za nami kolejny, czwarty już z rzędu sezon w trzeciej lidze. Mimo trudności udało nam się dotrwać do końca. Z tego miejsca chciałbym podziękować trenerom, zawodnikom, mimo wielu z nich ma zaległości, ale zdecydowało się walczyć o byt naszego klubu w trzeciej lidze. I ten cel swój osiągnęliśmy. Jednak przed nami stanęło widmo wycofania się w przyszłym sezonie z rozgrywek trzeciej ligi. I przesunięcie zespołu o dwie klasy niżej. Niestety środki finansowe, jakie posiadamy, nie pozwalają nam rywalizować na szczeblu tej klasy rozrywkowej z innymi klubami. Mimo silnych działań nie udało nam się pozyskać strategicznego sponsora, jednak pozyskaliśmy kilku drobnych, ale te środki no niestety nam nie pozwalają, żeby grać w przyszłym sezonie w trzeciej lidze. Musimy podjąć takie decyzje, są to decyzje dla nas bardzo ciężkie, z tego powodu, żeby klub przetrwał. Trudno u nas ponad 100 młodych zawodników i musimy patrzeć na to, żeby oni się rozwijali. Jak będzie, to się okaże. Wczoraj mieliśmy rozmowę w Urzędzie Miejskim z władzami naszego miasta. Wspólnie usiłujemy poszukać tych brakujących pieniążków na to, żeby klub funkcjonował. Walczymy o to tak silnie, ponieważ nie chcemy, żeby tak zasłużony klub jak Gryf zniknął z mapy piłkarskiej Środkowego Pomorza. W ostatnim czasie nad SUP-em mieliśmy, kibice mieli wiele rozczarowań, m.in. spadek siatkarek, czy nie przystąpienie do dalszych gier piłkarek ręcznych. Na koniec chciałbym podziękować kibicom, którzy wspierają nas u siebie i na wyjeździe, sponsorom, którzy wyciągają do nas ręce i nam pomagają, żeby przetrwać w tych trudnych chwilach. I chciałbym z tego miejsca zaprosić wszystkich kibiców na sobotni mecz, ostatni w tym sezonie, być może na dłuższe lata, ostatni w trzeciej lidze. W sobotę o godzinie 17 gramy u siebie ostatnie spotkanie. Ceną biletów dla kibiców na tę okazję jest po 2 złote bilet dla wszystkich, tylko na trybunę główną zostanie we wniami. Dziękuję.